wziął się do kierowania ruchem i się tak zaangażował, że my tu już stoimy 15 minut. Jak nie dłużej. Więcej, to szok po prostu, ale poszłam ja. Tak, ja taką nową teorię tutaj jednak opracowuję, że... Dobra, nikt nas nie zatrzymuje, to jedziemy. No, nie wiem właśnie, czy to już wszystko? Gdzie podbiją nam karnet. No, przynajmniej taką mamy nadzieję. Ale gdzie to dokładnie jest? Customs Post jest tutaj na lewo. Tu? Tak. Tu jest 4:30. Mam nadzieję, że tam jeszcze ktoś pracuje. O, to jest ta budka, co my wtedy żeśmy byli, pamiętasz? No, tak. Mhm. Dobra, dobra, on nam tu pokazuje. To jest immigration. No, po raz pierwszy bez kłopotów, bez wyłudzania pieniędzy, to szok po prostu, ale poszłam ja. Nie poszliśmy razem, ani nie poszedł niedźwiedź, tylko po prostu ja walnęłam z tym karnetem, bo tam z paszportem, byliśmy oboje oczywiście z paszportami i był ten sam gościu, który nam wbił te cholerne 2 tygodnie. I jak mu żeśmy powiedzieli, że to przez siebie byliśmy tylko 2 tygodnie, to on sobie o nas przypomniał i po prostu, no, potem śmiechem, żartem i wbił nam stempel wyjazdowy bez jakiegoś tam, wiecie, wyłudzania pieniędzy i kombinowania. Mam pieczątkę w karnecie, to jest najważniejsze, pieczątka wyjazdowa z Gambii. Gościu, który był, to nie miał zielonego pojęcia, co trzeba zrobić, ale powiedziałam mu tak, wiecie, good afternoon, sir, tak, no, z takim szacunkiem, że już użyłam wszystkich swoich możliwości aktorskich i był przeszczęśliwy i tylko mi pytał się mnie, co ma zrobić, gdzie wbić stempel i co napisać. Mamy jeszcze do przyjechania 5 km. Takie dziwne te granice są, że te wszystkie ich biura, budki, jakkolwiek tam to nazwał, tam gdzie stemplują paszport i dokumenty samochodu, to wszystko oddalone jest od granicy. W sumie to ponad 10 km od granicy. I przyjechaliśmy przez most i dalej jedziemy, jak widać, przez normalnie przez miasto. I dopiero dalej będzie granica z Senegalem. Mamy nadzieję, że będzie otwarte, bo już jest po 5:00 i właśnie nie wiemy, czy do 5:00, czy do 6:00, o której oni w ogóle pracują. Nie wiem. Nie wiem, czy zdążymy, bo co chwilę są checkpointy, takie wojskowe. Każdy kurna zatrzyma, pyta się w kółko te same pytania. Papier z samochodu. Papier z samochodu. Ona na pewno i tak nie wie, co z tym papierem zrobić. No i co on zrobi z tym? No, masz. Proszę. Papier samochodu. Aha. Proszę. Och. No. No zobaczymy. Dobrze poszło po jednej stronie, może po drugiej też jakoś pójdzie. Ja tak sobie myślę teraz, że może nawet lepiej tak po południu, może oni już są tacy bardziej zmęczeni dniem i chcą skończyć i pójdzie lepiej niż rano. Zobaczymy, prawda? Jest. Ok. O, no zarąbiście. Po raz kolejny przydała się kurtka niedźwiedzia, którą specjalnie na granicę zakłada. Pytają się, czy jest wojskowy, czy jest ex-military. On mówi tak, a no to okej. Okay. Zarąbiście, no. Nieważne, że na koszulę cię nie stać. Nie stać. Oni wiedzą, że wojskowi mało zarabiają. Tutaj to nawet jest bardzo prawdopodobne. Chiński uczony tego nie zrozumie. Po raz
raz drugi dostaliśmy stempel wyjazdowy do paszportu, ale też tu już było bardziej, to dalej Gambia jest, tutaj zrobił nam skan paszportów i skan rąk, tak więc jedziemy dalej. Nie wiem właśnie, czy to już wszystko, bo poszło tak bezboleśnie, że aż normalnie nie do wiary. Wstawił nam ten stemple, nic się wiele nie pytał. Nie wiem, czy jeszcze tu są jakieś budki. Zaraz zobaczymy. No najważniejsze, że jeszcze była otwarta granica, no to super. Tak, ja taką nową teorię tutaj jednak opracowuję, że chyba faktycznie lepiej jest po południu przekraczać te granice, wiesz? Niż rano. Tak więc generalnie poza dziećmi, które obskoczyły samochód i chciały pieniądze, no to nikt tutaj od nas nic nie chciał i nie robił żadnych kłopotów ani nic. Wow. No i teraz tak sobie myślę, że jak ktoś właśnie wjedzie do Afryki i tak przejedzie przez kilka granic, tak jak my teraz, to masz zupełnie inne jakby odczucia, nie? Nie jesteś taki zniechęcony jak my, tą całą, zmęczony tą Afryką. Naprawdę zależy, jak się trafi. My mieliśmy tak dużo takich przykrych sytuacji, to się odechciewa. Ja bym się w Mauretanii ci nadrobią. No ja wiem, że w Mauretanii na pewno będzie przypał. Tutaj jakaś flaga jeszcze wisi. No jak nas nie zatrzymają, to przejedziemy. Jak nas będą zatrzymywać tu jakieś komercjale, brygady komercjale, no to my tu nie mamy nic do ocalenia. Dobra. Nikt nas nie zatrzymuje, to jedziemy. O, masz stację, możesz zatankować. Zobacz, czy kartą można, jak nie, to pojedziemy dalej. Jeszcze mamy trochę pieniędzy z poprzedniego razu. O, mam 20. Tak? To wezmę, to 20 kupię. No, weź, żebyśmy coś potem gdzieś dojechali kawałek, bo już prawie nic nie mamy. W Senegalu paliwo jest nieco tańsze niż w Gambii, dlatego nie chcieliśmy tam tankować. Potem jak wymienimy pieniądze, to oczywiście się zatankuje do pełna, ale na razie chociaż troszkę. Poszukamy sobie jakiegoś fajnego miejsca do spania, bo już jesteśmy zmęczeni. Pod baobabem gdzieś z osiołkami. Wolimy, żeby nas nikt nie widział, ale tutaj to ciężko. Co tutaj chcesz? No, na takim łysym? Jakieś kurczewy. Zupę blisko drogi, nie? Mogliśmy jeszcze odjechać kawałek. W końcu zdecydowaliśmy, że pojedziemy dalej. Szukaliśmy i znaleźliśmy takie jeny, jak ptaki. Jakie fajne. Ale nie mogę ich nagrać. Szukaliśmy i znaleźliśmy równie nieatrakcyjne miejsce.
No i tak też czasem bywa. No, w szczerym polu, ale tym razem daleko od drogi, daleko od wiosek, więc mamy nadzieję, że nikt nam tu nie będzie zawracał głowy. Tam jakieś ptaszki głośno protestują. Chyba im się nie podoba, że tu przyjechaliśmy. Trochę za małe, żebym nagrała. No. To tak dla Was, żebyście, jak ktoś powie, że jest piękna Afryka i w ogóle, no piękna jest w niektórych miejscach, jest powiedzmy ładna. Ale w wielu miejscach, no niestety jest tak. One krążą tam wokół Tobiaszka. Tam Tobi wyprowadza się sam na spacer. Sygnale, nie wiem co to jest. Do kierowania ruchem i się tak zaangażował, że my tu już stoimy 15 minut, jak nie dłużej. Tutaj ludzie tutaj powinni przyjeżdżać na Anger Management, wiesz? Takie szkolenie z powstrzymywania wybuchów agresji i złości. Za darmo, za darmo to jest. Na każdym kroku. Nie wiem czemu nie ma internetu, musimy zajechać do sklepu Orange, trzeba poszukać sklepu Orange. Duże, jak takie drobne rzeczy stają się trudne, wiecie, pół dnia się zejdzie po prostu na szukaniu tutaj tego sklepu Orange. W ogóle jak jest, nie wiemy czy jest, na mapie nigdzie nie jest zaznaczone, nam się skończył internet, nie wiem, bo jak żeśmy wczoraj wjechali przez granicę, to się okazało, że jeszcze ta nasza poprzednia karta SIM tutaj z Senegalu działa, nie, była aktywna i tam nawet trochę było jeszcze internetu. No ale dużo nie było, no dzisiaj już nie mamy. No a bez internetu to wiecie, jak bez ręki, bez nogi. A i po drodze jeszcze miałam właśnie powiedzieć, że po drodze tam zatrzymaliśmy się w takim sklepiku właśnie, gdzie można doładować i on doładował, ale nie załadował, jakby doładował konto, a nie wykupił jakiś tam pakiet, nie? Z nimi to czasem tak się ciężko dogadać. Dzieci. Znowu. Teraz się zacznie proszenie o pieniądze. No, przyglądają się Beli. Same chłopaczki. Po ulicach najczęściej chodzą sami chłopcy. Znaczy są potem starsze dziewczyny też, ale jakby nie ma takich szwędających się dziewczynek, nie? Tylko takie szwędające się chłopaki, nie? Takie grupy, takie bandy takich chłopców w różnym wieku.
normalnie ulica ich wychowuje, a dziewczynki to w domu, bo pomagają, nie? Wiadomo, że dziewczynki muszą pomóc w domu, to i przy gotowaniu, i przy sprzątaniu, i przy praniu, przy wszystkim robią, nie? A chłopacy nie mają co robić, to się szwędają po ulicy. Widzicie, od małego po prostu jest taki duży podział tutaj na role. Chociaż tam na wsiach widzieliśmy też chłopców, którzy właśnie noszą drewno czy wodę. Ale w miastach, no to może mają już wodę, drewna nie trzeba, nie? To nie mają co robić. W międzyczasie pooglądamy życie i popatrzcie tutaj, chłopak idzie, sklep obnośny, nie? Dużo osób się zajmuje handlem i po prostu, wiecie, ma trochę grosza, więc zainwestuje, kupi i po prostu chodzi i sprzedaje, nie? A tutaj na wprost, widzicie, po prawej, znaczy na wprost, po prawej stronie tutaj, to w ogóle tam buty sprzedają. Takie stare, same stare buty i przeróżne stare łapcie. No i co? Na parę, dobra, nastawa. Jest? Parę, go 15. 15 giga? Tak. No, zarąbiście. No, to jakiś bardziej kumaty był. Dobra, no to nastawiam z powrotem. Myślę, że przyszedł czas, żebym poopowiadała trochę o dzieciach, znaczy o takich moich refleksjach, o tym, co zauważyłam i co udało mi się tutaj dowiedzieć. Tak więc przez te kilka krajów, które żeśmy przejechali, tam gdzie spędziliśmy więcej czasu, na ten temat mogę powiedzieć, na temat Senegalu, Gambii, Gwinei, bo tam żeśmy też nie byli długo, ale jednak rozmawialiśmy dość dużo tam z tym chłopaczkiem na temat edukacji. No to prawda jest taka, że nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły. Niektóre dzieci nie chodzą do szkoły. W wielu miejscach są dostępne bezpłatne szkoły, ale często te bezpłatne szkoły są po prostu niewiele warte. Bo to jest na przykład taka szkoła przy meczecie, gdzie oni nic, tylko tam klepią Koran. No to trudno nazwać edukacją, nie? Natomiast dobre szkoły, szkoły, w których dziecko się faktycznie coś nauczy, to są szkoły prywatne i one są płatne. No i nie wszystkich na to stać. Niektórzy na przykład zaczynają miastą edukację, ale po prostu jej potem nie kończą. No i po drodze widzieliśmy wiele rzeczy, wiele dzieci. Jak jesteście z nami od początku tej serii, to widzieliście w wielu miejscach i to nie są bynajmniej wakacje. I te dzieci najnormalniej w świecie po prostu pracują, pomagają w gospodarstwach, tam na wsiach i one nie są posyłane do szkoły. Co do różnych organizacji, bo tutaj też jakby, jak sami wiecie, jest bardzo dużo różnych organizacji charytatywnych, które pomagają, to 80% organizacji, które zaczyna tutaj działalność, po bardzo krótkim czasie zawiesza. I przyczyny są różne. Nieraz pomysł nie wypalił, nieraz ta pomoc, mimo że jakby my, ludzie z zachodu, chcemy im tutaj pomóc, to oni często nie bardzo rozumieją tą pomoc, bo oni właśnie chcą mieć tą rybę, oni nie chcą tej wędki. Oni chcą tą rybę dostawać. Przyjdź i daj. I w wielu miejscach właśnie spotyka się te osoby, które chcą coś tutaj zrobić, zmienić, to spotykają się z takim murem. Takim, i potem no, opadną ci ręce, no ile możesz próbować, na przykład nauczyć tych ludzi na przykład rolnictwa. Choć od razu powiem, że w wielu miejscach żeśmy widzieli, że ludzie uprawiają, umieją, dbają i tak dalej. Tak więc ja w żadnym wypadku nie chcę po prostu generalizować. Ja tylko mówię, jakie są moje spostrzeżenia, tak? Jakich problemów. Tak więc są tutaj w wielu miejscach problemy, ludzie, którzy są niegospodarni,
I na przykład, o, taki dam przykład wody, tak, że w wielu miejscach nie ma wody, nie tylko wody bieżącej, ale nawet nieraz studni nie ma. I na przykład organizacje, które pomagają, i czy jakaś prywatna inicjatywa, wybudowali studnie, pompę, wszystko fajnie, radość, a po pół roku oni piszą, że się pompa zepsuła. Ona się zepsuła na przykład, bo nie wiem, nie wlali oleju, nie zrobili serwisu, wiecie, oni po prostu nie umieją i oni zaniedbają, nie przypilnują tego i później to się zepsuje i potem znowu biały przyjedź i pomóż, kup nam nową pompę. Niestety też takie informacje dotyczące właśnie pomocy na przykład medycznej, że kontenery, które są tutaj przysyłane, lekarstwa, które są tutaj przysyłane kontenerami do szpitali, żeby były za darmo udostępniane, one nie są za darmo udostępniane tym ludziom. One są sprzedawane. No straszne rzeczy. Mówię wam, że ja tyle rzeczy słyszałam takich, które nie powinny mieć miejsca. Do tego stopnia, że po prostu ja, zresztą ja zawsze miałam takie zdanie, bo niestety jak ktoś jest wnikliwy i tak poczyta z różnych źródeł, to na pewno żeście nieraz słyszeli o jakichś nieprawidłowościach, nawet w takich znanych organizacjach jak Caritas czy jakieś tam inne po prostu nadużycia. Nie tylko Caritas, bo ja tak akurat go wymieniłam, ale po prostu na pewno żeście słyszeli. No i niestety tego tutaj w tej Afryce jest strasznie dużo i nie zawsze z powodów tych organizatorów, nieraz jakby po drugiej stronie, nie? Że oni na przykład zaufali tutaj komuś, nie mogą być tutaj non-stop, prawda, jakby przeszkolisz tutaj ludzi, zostawisz ich, ktoś zostaje, nie wiem, kierownikiem, menedżerem, coś tam i ta osoba nadużywa po prostu tą władzę, zamiast robić tak jak powiedziano, nie? Że masz za darmo rozdawać, to on to sprzedaje, nie? I sobie potem buduje dom, kupuje samochód i jest super szczęśliwy, no. Przyszła do nas pani z dzieciaczkiem. Zobaczcie, jak oni fajnie te dzieci tutaj zawijają właśnie. Takie siedzonko on tutaj ma. I ma katarek, tak, jak nasze małe dzieci. Czyż ma, dasz mi rączkę, dasz? No daj. No nie bój się. Nie bój. No, gile pod nosami, ale nie szkodzi. No super, super fajnie. Piękna, młoda kobieta. A co tu się dzieje? Co to jest takie? Wow. Może nam ktoś wytłumaczy, zaraz zobaczymy i zobaczymy. Bela. O dziwo, nawet Tobi się nie boi. Okay, what is the meaning of this? Can you explain? It's a traditional. Uh-huh. So we are doing it. We take the kit. Uh-huh. So to the someone who will cut their things for them. So that's not a problem. It's a religion. Uh-huh. And it's a culture too to us. Okay. That's why we call it Kankuran. Okay, yeah. Kankuran. So when you have anything, you can give them. Oh, I see. Anything you can give them. And then you give them and they go away. Yeah, they go away. Otherwise, they will catch the boys. yeah, for sure. Wow. No niestety, wiecie co, szczerze powiedziawszy, to ja słyszałam już z innych źródeł, że nadal tradycja obrzezania jest tutaj praktykowana. I nie wiem też, czy słyszeliście, niestety w Afryce też dokonuje się takiego obrzezania dziewczynek, co jest o wiele bardziej... No, nie chcę się tutaj rozgadywać na ten temat, ale bardzo kontrowersyjny temat. I szkoda tak naprawdę, że to nadal jest praktykowane. No fajnie, jeżeli to tylko tradycja, oni sobie pochodzą po turystycznych miejscach i tylko po prostu dla zachowania tradycji. Gorzej, jeżeli te wszystkie obrządki nadal są praktykowane. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Ten tir nas wyprzedza, ty. Nie wiem, gdzie on chce wyprzedzić. Jak to po prostu... Gdzie? Jak osobowe nie mogą wyprzedzić, to gdzie ty jedziesz, chłopie? W głowę się nie...
puknie, kurczę. A tam na dachu, samochód przed nami, siedzi baran. Normalnie aż strach pomyśleć, jakby był wypadek, co z tym zwierzęciem. W ogóle właśnie jest tu dużo wypadków i niestety jak są, to są no bardzo poważne, nie? Bo sposób, w jaki ci ludzie jeżdżą często w tych takich minibusach, ale czy nawet w samochodach, nie? Na dachach i tak dalej. Tak więc jest bardzo niebezpieczne. A przed nami samochód taki wyładowany cały, nie? To jedy, że jedzie powoli, to jeszcze zasłania widoczność. Taki on jest szeroki, że ty na pół drogi musisz wyjechać. Jeszcze jeden jedzie. Zanim jadą. Dobra, za tym osobowym. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Rany. Ciekawe. Ciekawe, czy coś się zmieniło. Ciekawe, czy koń będzie. O jeny, wiecie co? Taki pan tutaj przyszedł z takim piesiunkiem malutkim. A tutaj widać, o, łebki wystają. Kurczę, no trzeba to będzie wycisnąć. No przecież mu nie zostawię. Opatrzcie, tam są czerwone, czyli wyciśnięte takie dziury. A tutaj widać, gdzie jeszcze został robak. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał.